Chińskiego Stomilu wygrali z Brooklynem Dyskoboją Grodzisk Wielkopolski 2-1. W pierwszej połowie Olsztynianie zdecydowanie przeważali, co podkreślili zdobyciem dwóch goli. W 17 minucie pięknym strzałem w długi róg z 14 metrów popisał się Marcin Szulik. 2-0 było w 24 minucie. Piłkarze Dyskoboli bombardowali strzałami z dystansu bramkę Stomilu, której w znakomitym stylu bronił Wyłupski. Goście zdobyli gola dopiero w 88 minucie spotkania. Nieupilnowany przez obrońców Tomasz Molewski trafił do siatki.